Praktykum Implantologii to mój autorski program szkoleniowy bazujący na ponad 25-letnim doświadczeniu w prowadzeniu dydaktyki, najpierw na uczelni Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie w Instytucie Viva Dental. Jak sama nazwa wskazuje, Praktykum Implantologii zorientowany jest na ukierunkowanie lekarzy do stosowania procedur zabiegowych we własnych praktykach implantologicznych. Wobec tego główny nacisk kładziemy na praktyczne przygotowanie lekarza do wykonywania zabiegów implantologicznych. Oczywiście zanim lekarze staną do zabiegów implantologicznych u pacjentów, zdobywają wiedzę teoretyczną, ćwiczą na fantomach procedury implantologiczne i dopiero po takim doświadczeniu wykonują pod okiem mentorów zabiegi implantologiczne. Szkolenie praktikulum kierowane jest do lekarzy, którzy chcą samodzielnie wprowadzać implanty we własnych praktykach. Zapoznali się już z wiedzą teoretyczną podczas kongresów, wykładów, seminariów, a teraz chcą pod okiem mentorów, doświadczonych specjalistów, wykonać pierwsze zabiegi w swoim życiu. Powiem na początku dwa przesłania, które znaczą to samo. Łacińskie to jest repetitoria est mater studiorum, powtarzając matką wiedzy, i niemieckie, które jest chyba celniejsze, das Übung macht den Meister, ćwiczenie czyni mistrzem. W ramach praktikulum wydaje mi się, że oni zdobywają jednak szereg nowych wiadomości, ponieważ wiadomości, umiejętności się starzeją bardzo szybko. Jest takie prawo, które mówi, że po 5 latach tylko 50% wiedzy, którą się posiadło, jest jeszcze aktualna. Po 5 latach zaledwie. Więc de facto takie szkolenie się powinno przechodzić co 5 lat, jak nie częściej. Tego typu szkolenie, jak to nasze praktikulum, będzie na pewno przydatne, już jest właściwie przydatne w prowadzeniu mojej praktyki. Tego typu kursy uważam, że są potrzebne osobom, które chcą się specjalizować w danej dziedzinie, no w tym przypadku implantologia. Z racji tego, że jeżeli ktoś nie miał do czynienia nigdy z implantologią, jest w stanie po takim kursie jak najbardziej wykonywać takie zabiegi. Uważam, że udział w takim kursie jest bardzo dobry dla praktyki zawodowej przyszłej, dlatego że bardzo dużo praktykujemy tutaj, bardzo dużo się dowiadujemy, dużo jest pracy z pacjentami i myślę, że pomoże to w dalszej pracy zawodowej. Polacy są bardzo otwarci na szkolenie i to jest bardzo ważne, że stanowimy jedną z lepszych grup fachowości w Europie w zakresie stomatologii. Nie tylko Europy, ale także całego świata. Dzisiaj Polacy stanowią bardzo istotną grupę, która jest świetnie wykształcona. Oczywiście potrzebujemy szkoleń, bo to każdy z nas na każdym etapie swojego życia będzie zawsze postrzegał, że pewien niedosyt tego, że jeszcze mógłby posiąść jakąś wiedzę. I po to się szkolimy. Szkolenie jest nierozłącznym elementem życia człowieka. W szkoleniu biorą udział lekarze, którzy nie wszyscy są chirurgami albo robią specjalizację z chirurgii stomatologicznej, ale zajmują się innymi dziedzinami stomatologii. W związku z tym takie wykłady z podstaw chirurgii stomatologicznej, taki wstęp do implantologii uważam za niezbędne. Poprzez ćwiczenia na fantomach dochodzimy do zajęć praktycznych z udziałem pacjentów. I myślę, że jest to jeden z nielicznych albo jedyny kurs, który zapewnia taką ilość pacjentów i możliwość uczestniczenia i samodzielnego wykonywania zabiegów, zarówno z wszczepienia implantów, jak i podniesienia zatok szczękowych, które są zabiegów regeneracyjnych z wykorzystywaniem na przykład PRF-u, czyli z nowoczesnych metod regeneracyjnych tkanki kostnej. W związku z tym to jest najważniejsza cecha, taka bardzo pozytywna tego szkolenia. Ja oczywiście szukam tutaj i znajduję umiejętności praktyczne. Teoria jak najbardziej jest ważna i dostajemy sporą jej porcję, natomiast najważniejsza w naszym zawodzie jest praktyka. Praktyka została przeprowadzona w bardzo szerokim zakresie, bo nie tylko uczymy się tego, jakie są implanty, w jaki sposób je wprowadzać, ale ważna jest również diagnostyka, żeby odpowiednio pacjenta zakwalifikować. Praktyka owszem, ale również teoria, no jak najbardziej, w dużej ilości.
Oprócz zajęć teoretycznych mieliśmy również ćwiczenia na fantomach. Były bardzo cenne z racji przejścia z teorii na fantomy, natomiast potem z fantomów na pacjentów. Ponieważ najpierw trzeba zacząć na fantomach, żeby poczuć nawet maszynę, ten proces wprowadzania, kierunek, ale również no, na pewno dla nas, dla praktyków, no, najważniejsze jest wprowadzenie implantów już na żywym organizmie. Tym bardziej, że no, anatomia anatomią, ale są różne przypadki, tutaj przyjeżdżają różni pacjenci, możemy przeprowadzać zabiegi w różnych warunkach i to jest bardzo ważne. Także no, myślę, że pani doktor tu bardzo dobrze rozłożyła, że trochę praktyki na fantomach, ale również przede wszystkim w większości praca już na żywym organizmie. Większość z nas właśnie przyjechała dlatego, że my możemy tutaj bezpośrednio stanąć do pacjenta i przeprowadzić sami zabieg, gdzie bardzo często właśnie przy innych kursach mamy możliwość tylko pracy albo na jakichś kościach zwierzęcych, albo na sztucznych preparatach. Techniki dentystyczne dzisiaj rozwijają się w kierunku przede wszystkim udoskonalenia digitalizacyjnego, czyli mamy dzisiaj możliwość przesyłania danych dla pacjenta, pomijając wszelkie problemy wynikające z transportu. Do tego dokładamy jeszcze możliwości coraz bardziej precyzyjnej pracy. Technika CAD/CAM ma przede wszystkim zrobić coś dla pacjenta, co jest indywidualne, w kosztach produktu standardowego. To jest to główne przesłanie, które dzisiaj będzie rozwijało druk 3D, czy chociażby techniki pracy w 3D. W trakcie wykładu pogłębiłem swoją wiedzę na temat nowoczesnej technologii druku 3D, skanowania. Myślę, że to będzie bardzo przydatne. O nowoczesnych technologiach no, staram się śledzić na bieżąco, natomiast tutaj miałem okazję zobaczyć i dotknąć tego w praktyce. Słyszałam o możliwościach 3D, natomiast nigdy nie miałam okazji zobaczyć tego na żywo i owszem, technologia 3D była to dla mnie nowością. Słyszałam o technologii PRF. Natomiast nigdy nie widziałam jej w praktyce i dzięki przyjściu na kurs praktykulum mogłam dokładnie prześledzić, jak tą metodę praktycznie wykonać. Program szkolenia praktykulum opracowują wybitni specjaliści, praktycy, którzy mają bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie implantologii, chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, ale nie tylko. To również wykładowcy z Politechniki Gdańskiej, to również wykładowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, bowiem nasi kursanci zapoznali się ze wszystkimi aspektami implantologii stomatologicznej. Nie tylko z procedurami zabiegowymi, ale również, żeby poznali, jak wygląda technologia powstawania implantów, jakie są powierzchnie implantów, jaka jest przyszłość implantologii, jakie są inteligentne systemy do odbudowy kości, a jednocześnie do praktykulum włączyliśmy specjalny panel Sukces Twojego Biznesu. Jest to panel jak gdyby szeroko rozumianej ekonomii, dlatego że w dzisiejszych czasach swoją wiedzę, którą posiądziemy, musimy jeszcze sprzedać pacjentom. Bardzo się cieszę, że oprócz szkolenia typowo medycznego może mamy szansę też poznać aspekty ekonomiczne, marketingowe prowadzenia własnej praktyki i no, tego jakby nie było biznesu. Świat się zmienia, ludzie się zmieniają, ludzie już są nastawieni na zupełnie inne standardy, więc my też musimy się troszeczkę przystosować i nauczyć, w jaki sposób nawet siebie sprzedać, w jaki sposób siebie najlepiej zaprezentować. No, marketing tutaj jak najbardziej bardzo duże znaczenie ma. Wykłady z panelu Sukces Twojego Biznesu są bardzo przydatne. Pomagają one nam prowadzenia praktyki od tej strony nielekarskiej, biznesowej. Zawsze na początku jest wycofanie audytorium. Widzę, że jest zdziwienie, że ktoś prowadzi takie zajęcia. Niestety na wyższych uczelniach w Polsce medycznych nie są prowadzone takie zajęcia. Mówię niestety, bo jak się potem okazuje, i w trakcie tego szkolenia i innych szkoleń no jest cudowne otwarcie grupy na informacje, bo one są bardzo ważne. One są po prostu bardzo użyteczne i w codziennej pracy. Spotkania pod tytułem Sukces Twojego Biznesu otwierają oczy na
nowe możliwości, nowe aspekty, tak naprawdę, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. I myślę, że to może być bardzo przydatne przy otwieraniu własnej praktyki. Ta grupa okazała się bardzo otwarta na te informacje i rzeczywiście z ogromnym zaangażowaniem, co mnie osobiście cieszy, mówili, że wdrażają te rozwiązania w już codziennej pracy gabinetów dentystycznych. Koszt praktykulum nie jest mały, ale uważam, że jest adekwatny do tego, czego się dowiedziałem i co wykorzystałem, z czego skorzystałem. Tutaj myślę, że jest w porządku. Koszt został zbilansowany na bardzo przyzwoitym poziomie i jest to koszt do zapłacenia w porównaniu do jakości, którą oferuje klinika. Uważam, że kwota jest bardzo adekwatna i w porównaniu do liczby godzin, które spędzamy na kursie. Przeznaczenie kwoty pieniężnej na ten kurs to były najlepiej zainwestowane pieniądze w moim życiu, uważam. Bardzo dobra grupa, która i korzystała z zajęć teoretycznych, ale bardzo świetnie, praktycznie spisująca się i w miarę postępu zajęć widzieliśmy, jak te umiejętności nabywane, jak nabierają pewności, sprawności i stają się samodzielnymi doktorami w dziedzinie implantologii. Także ze spokojem patrzę w przyszłość, że praca ich będzie na pewno efektywna. Także myślę, że świetna grupa. W dzisiejszych czasach lekarz, dentysta ma bardzo duży dostęp do szkoleń teoretycznych. Przyjeżdżają do nas wykładowcy z całego świata, zapoznają nas ze swoimi przypadkami klinicznymi, pokazują piękne rezultaty. Natomiast w procedurach zabiegowych najważniejsze są umiejętności manualne. Bez tego żaden lekarz nie będzie mógł operować pacjentów. Wobec tego praktykulum oferuje lekarzom przede wszystkim praktyczne zastosowanie swojej wiedzy podczas zabiegów wykonywanych u pacjentów. Praktycy, mentorzy zapoznają lekarzy z najróżniejszymi niuansami, z najróżniejszymi zagrożeniami, które mogą lekarze spotkać podczas zabiegów implantologicznych, rekonstrukcji kości. Wobec tego już zdecydowanie pewniej stają do swoich pierwszych zabiegów w swoich praktykach. Każdy, kto tu przychodzi, kto zresztą się uczy, musi pamiętać, że tak naprawdę wszystko, praktykulum, uczelnie wyższe, one głównie pomagają się uczyć. Mówią o rzeczach ważnych, ale to już nie jest ta nauka, która była. Człowiek się musi uczyć samemu, a wszystko, co jest, czy praktykulum, czy studia, mają pomagać w uczeniu się, zdobywaniu wiedzy i przede wszystkim umiejętności. Myśmy w ciągu ostatnich lat niesłychanie przenieśli akcent z wiedzy na umiejętności. To jest bardzo ważne. Myślę, że idea praktykulum implantologii bardzo dobrze wpisuje się w słowa Konfucjusza. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.